Radiowa Jedynka, sygnały dnia. Mija właśnie w pół do ósmej. Skrót najważniejszych informacji, Wojciech Kusiak. Wicepremier Jarosław Gowin powiedział w sygnałach dnia, że po rekonstrukcji rządu zmieni się styl działania gabinetu, ale sedno pozostanie takie samo. Jest nim przebudowa państwa w duchu idei czwartej RP, czyli państwa silnego i sprawiedliwego, a jednocześnie pozostawiającego szeroką przestrzeń wolności dla obywateli. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia okoliczności awaryjnego lądowania na lotnisku Chopina. W samolocie lecącym z Krakowa do Warszawy nieprawidłowo wysunęło się podwozie. Przednia część kadłuba otarła się o pas startowy. Nikomu nic się nie stało. Posłowie przyjęli ustawę wprowadzającą zakaz handlu w niedzielę. Od 1 marca.